Nazywam się Małgosia, Małgorzata Bańczyk. Słuchajcie, przyszłam tu wam powiedzieć bardzo radosną nowinę. Spotkałam się z Jezusem. Czy wiesz, co to znaczy spotkać się z Jezusem? To znaczy mieć pewność zbawienia. To znaczy być pewnym, że pomimo upadków na tej ziemi idzie się do nieba. I ja miałam taki moment w moim życiu, że doświadczyłam nowego narodzenia. Doświadczyłam osobistego spotkania z żywym Jezusem Chrystusem. I dzisiaj ci przynoszę tą dobrą nowinę. Jeżeli chodzisz sobie po tym świecie i nic, co do tej pory robiłeś, nie jest w stanie zaspokoić twojej wewnętrznej pustki, to chcę ci powiedzieć, że ta pustka jest przygotowana właśnie na to spotkanie. Na to spotkanie z Jezusem Chrystusem, który jest żywy i odpowiada. Odpowiada na szczere zaproszenie. Jeżeli szczerze to zrobisz, to gwarantuję ci, że On na pewno odpowie, tak jak mi odpowiedział. I chcę też powiedzieć ci bardzo ważną rzecz, że kiedy się z Nim spotkasz, nie daj się oszukać, nie daj się wciągnąć w religię. Ja tak zrobiłam. Diabeł mnie oszukał. Wciągnęłam się w religię. Bo wtedy myślałam, że to jest właśnie ten Jezus, ten żywy Jezus, którego spotkałam. Czułam wewnętrznie, że gdzieś błądzę. Czułam, że nie spełniam swojego zadania, że nie robię tego, do czego Bóg mnie przeznaczył. Ale nie wiedziałam, jak mam z tego wyjść. Dopiero po latach, kiedy spotkałam się z prawdziwą Ewangelią, z ludźmi, którzy radykalnie odrzucili religię, którzy poszli za powołaniem ducha, za powołaniem swoim, osobistym. Ludzie, którzy z powołania są prawdziwymi apostołami. Nie takimi apostołami, jakich wy znacie może do tej pory z urzędu ustanowionych przez ludzi albo samowolnie ustanowionych, bo pragnęli Boga. Nie o takich apostołów mi chodzi. Bóg powołuje dzisiaj, w tym obecnym czasie, prawdziwych apostołów, ludzi namaszczonych do głoszenia Ewangelii dzisiaj, na dzisiejsze czasy, na dzisiejsze potrzeby człowieka. Ja spotkałam takich apostołów w swoim życiu. I kiedy spotkałam jednego z tych apostołów, to w moim duchu Duch Święty poruszył się z radości i powiedział mi: tak, to jest to, czego szukałaś. To jest to, czego szukałaś, to jestem ja, żywy Jezus. I postanowiłam uwierzyć temu człowiekowi. Na początku byłam nieufna, postanowiłam sprawdzić. I sprawdzałam przez 2 lata. Okazało się, że nauka, której wysłuchałam od tego nauczyciela, namaszczonego przez Boga, ta nauka, to Boża nauka, prawdziwa Ewangelia, która zmieniła moje życie, to trwało jakiś czas, to się nie stało na pstryknięcie palców. Ale ja musiałam zaufać, postanowiłam zaufać i poszłam za nauką, za prawdą Ewangelii, która nie ma nic wspólnego z religią. I dopiero ta nauka o Jezusie pozwoliła mi zaufać Bogu na nowo. I wszystko zaczęło się zmieniać. Mój charakter zaczął się zmieniać, stałam się inną osobą. Jak obejrzę się wstecz za siebie, 6 lat wstecz, ja byłam zupełnie innym człowiekiem. Dzisiaj stoję przed wami, głosząc Ewangelię, a jeszcze 6 lat temu bałabym się tego zrobić. Dzisiaj mówię w pracy koleżankom o tym, że Jezus cię uzdrowił, nakładam ręce. Oczywiście na tych, którzy chcą. Czy
w rodzinie, na kogokolwiek, kto chce, nakładam ręce i ludzie są uzdrawiani. Sama przyjmuję uzdrowienie. Zostałam uzdrowiona z wielu paranoi, jakichś obsesji, jakichś lęków. Wszystko dzisiaj wydaje mi się śmieszne, a żyłam wiele lat, będąc osobą religijną, osobą nowonarodzoną, która wiedziała, że Jezus jest, że On jest żywy, że On jest miłością, bo takiego Jezusa doświadczyłam. Kiedy On przyszedł do mnie w momencie mojego nowego narodzenia, doświadczyłam niesamowitej miłości. I wiem, że On jest miłością z doświadczenia, nie ze słuchu, bo poznałam Jezusa Chrystusa jako mojego osobistego Boga. Nie tego Boga teoretycznego, którego ktoś zna, ktoś poznał, ktoś doświadczył. Ale ja chciałam Go doświadczyć, ja chciałam Go poznać i poznałam i poznaję i wiem, że przede mną jest jeszcze niesamowita przygoda do końca moich dni na ziemi, kiedy będę poznawać mojego Jezusa, takiego jaki jest naprawdę, a On jest potężny, silny i mocny i On ma przygotowane dla swoich dzieci, dla tych, którzy narodzą się na nowo i staną się nowym stworzeniem. On ma przygotowane wielkie dzieła do wykonania tu na ziemi. Bo Jego dzieci będą wykonywać te dzieła. Tak jak pierwsi apostołowie, tak my, głosząc Ewangelię, będziemy czynić jeszcze większe rzeczy niż czynił Jezus i jeszcze większe rzeczy niż czynimy dzisiaj. Bo nasza wiara rośnie z dnia na dzień. To nie jest coś, co jest w stagnacji. To nie jest poznanie, które jest ciągle takie samo. Tylko poznawanie Jezusa jest żywe i ono idzie do przodu. Ono, tak jak mówi Pismo Święte, my rośniemy z wiary w wiarę, z chwały w chwałę. Czyli cały czas podnoszone jest nasze życie. I Twoje życie może być podniesione. Jeżeli dzisiaj tego potrzebujesz, jeżeli Twoje serce teraz jest otwarte, jeżeli zgadzasz się na to, jeżeli pragniesz, to powiedz Mu o tym, że Ty chcesz. Powiedz Jezusowi, że chcesz Go poznać, że chcesz oddać Mu życie, że chcesz żyć dla Niego na tej ziemi. Nie dla swojego egoizmu, nie dla swojej przyjemności, ale dla Niego. Bo po to tu przyszedłeś na tą ziemię, żeby żyć dla Jezusa, a my sprawujemy w miejsce Chrystusa do Ciebie to poselstwo, że to jest możliwe, bo religia Cię oszukała. Religia Cię okłamała, a my doświadczyliśmy tego. My poznaliśmy Boga miłości, Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwy, który wszedł w nasze życie. On wszedł w moje życie. Ja odkąd zerwałam z religią, cały czas poznaję Jezusa. Dzisiaj chce mi się płakać ze wzruszenia, że On jest tak cudowny. Że Jezus jest tak cudowny. Słuchajcie, nie bądźcie obojętni. Nie bądźcie... Nie myślcie sobie, że to jest jakaś właśnie psychologia czy religia, nie wiem, jakiś kogoś, kto miał tą potrzebę, nie wiem, jakiś słaby człowiek potrzebował religii i gdzieś się dało zaplątać. To naprawdę to nie jest to. Uwierz, że my głosimy Jezusa, który działa w naszym życiu. Uwierz tego Jezusa. Bo to diabeł ci mówi zaraz z drugiej strony, daj sobie spokój, ty nie potrzebujesz. Każdy potrzebuje. I słuchajcie, kiedy narodziłam się na nowo, miałam 23 lata i powiedziałam,
Boże, dlaczego tak późno? Dlaczego tak późno się narodziłam? Jeżeli dzisiaj masz 20 lat, to nie myśl sobie, że jest dla Ciebie za wcześnie. Bo im szybciej oddasz życie Jezusowi, tym bardziej szczęśliwy będziesz tu na ziemi. Bo od początku będziesz szedł drogą prawdy. Nie będziesz błądził. Nie będziesz tracił czasu na głupoty. Ale będziesz poznawał prawdziwe życie. Prawdziwe życie i Ciebie prawdziwego. A prawdziwy jesteś tylko w Chrystusie. Prawdziwego możesz poznać siebie samego tylko w Nim. Bo On po to przyszedł na ziemię, aby oddać za Ciebie swoje życie. Jeżeli szukasz miłości, to właśnie On jest tą miłością. To właśnie Jezus jest tą miłością. I dopiero jak oddasz Jemu swoje serce i swoje życie, to będziesz miał prawdziwą miłość w życiu. Ludzie, którzy Cię otaczają, Twoi bliscy, będą bardziej kochani przez Ciebie. Będziesz miał poznanie w każdej Twojej sprawie. Będziesz dokonywał właściwych wyborów. Będziesz dokonywał decyzji, które będą niosły w Twoje życie to, do czego przeznaczył Cię Bóg. I wtedy zaznasz pokoju serca i radości serca, kiedy będziesz robił to, do czego przeznaczył Cię Bóg. Pozdrawiam Cię dzisiaj serdecznie jako córka Boga żywego. Dzisiaj chcę powiedzieć Tobie, żebyś Ty też stał się tak jak ja, synem Boga, córką Boga, żebyś mógł śmiało powiedzieć ludziom w oczy: jestem córką Boga. I to jest właśnie sens, dla którego jesteś tutaj na ziemi.